Dobra, na początku powiedz, kim zrobiłeś dobre wywiady. Z Jarą. Z Jarem? Stary, ja bym w to nie wierzył, nie? Naprawdę. Dobra, mordo, teraz zupełnie inna kwestia. Zacznijmy może krótką rozmowę, już taką, wiesz, na poważnie. Pierwsze, o co cię chciałem zapytać, to pokaż czapkę. Pokaż ją tutaj, stary, z bliska. Mam nadzieję, że wszyscy widzą. Na twojej czapce jest napis Artnok, stary. I teraz wytłumacz wszystkim tym, którzy by chcieli, o co w tym chodzi. Dlaczego Red jest w czapce Artnoksu, a nie na przykład, wiesz, ATT. Dawaj. Bo zmieniłem, mam nowy challenge, który mi Artur Gwóźdź, szef Artnoksa, przed świętami zadzwonił z propozycją dołączenia do Artnoksa jako poszukiwacz nowych talentów oraz żeby mu pomóc przez moje języki, żeby wsadzić, to nie mogę powiedzieć kto, ale garść lepszych zawodników z Artnoksa do UFC czy do Bellatora. I taki jest teraz mój deal, czy mój job, czy mój... Cokolwiek, whatever. Robota, stary. Robota w czasie pandemii zawsze się przyda. Yes. Dobra, teraz żeby nie było, wiesz, takiej opcji, no bo rozumiem, że zaraz pojawią się pytania, zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej, wiesz jak to jest, ludzie zaraz z kimś się pokłóciłeś, nie pokłóciłeś, od razu to wszystko ustalmy, stary, żeby to poszło w eter. Tak, tak, a już musiałem to 50 razy napisać, ale powiem to z przyjemnością 51, chyba jeszcze to powiem 270 razy. No jak, tylko już nie mnie, stary, bo już to słyszałem. Bo generalnie, jak nie z VTT, no to na pewno się pokłócił, albo poszło kasę, o nic nie poszło. Byłem prawie 3 lata, do końca życia będą to moi bracia. Jak będę w Chorwacji, zawsze będę tam mile widziany. Jak coś będą potrzebowali, zawsze im pomogę. Artur Gwóźdź to bardzo wie i nie ma z tym żadnych problemów. Wiesz, między Chorwatami jest taka więź i tyle emocji przeszliśmy przez piękne wygrane, przez przegrane. Parę razy się poryczałem, stary, jako manager. Naprawdę, stary. Od szczęścia po przegranej walce, że... Kumam, emocje się pojawiają. Nie? Zajebiste emocje. Czyli nie traktujesz, co ci wbijam w słowo, to chodzi o to, że nie traktujesz tego stricte jako job, tak? No bo masz całą masę innych zajęć. To jest pasja, to jest pasja też, wiesz. I że już, kurde, jak to powiedzieć, śmieszkowych rzeczy już nie używam, to powiem ci, że właśnie tą adrenalinę, te emocje, które mi dawały wcześniej wspomagacze. Nie patrz tak na mnie. Mam je teraz w MMA. Aha. No i that's it. I mam teraz nowy challenge, który mi powiedział Artur Gwóźdź. Ściągać nowych, kurde, prospektów z Francji, po Rosję, po, kurde, Bałkany oraz tych zawodników ze mną, Red, przez twoje języki, kurde, wsadź mi je do UFC, lecimy później razem, kurde, i tak dalej, Las Vegas, Abu Dhabi, i tak dalej, i wiesz, no i to jest jakby level up. Ale kurde, pamiętaj wtedy o mnie, jak dobrze. Już Las Vegas i Abu Dhabi, dobra? Dobra. Ale mam ci przynieść tego... Nie, masz zadzwonić, stary, ale dobra, no to jest kwestia wywiadu. Ale nie, bo mogę ci tego, jak się to nazywa, jak się nazywa? Nie wiem skąd. Kamel. Wielbłąd. Mogę ci wielbłąda przynieść. Całego? Się. Całego. Do hotelu? Nie, pod chatę. Zajebiście, stary, to ja w ogóle... Stary, pierdolisz samochód. A już nie mieszkam na Teofilo. Dobra, stary, nie gadajmy o tym, to jest wywiad. Pogadamy o tym później. Ale czekaj, no ale pomyśl, przywiozę ci wielbłąda, ty już nie wsiadasz w furę, tylko w lecie wsiadasz na wielbłąda i stary... Po głównych ulicach Łodzi, kurwa, na wielbłądzie, stary, lans razy 3000. Znaczy ja w to wbijam, ale tylko pod jednym warunkiem. No. Że to będą dwa wielbłądy, stary, i ty wybierzesz się ze mną na taką przejażdżkę. Proszę bardzo. Dobra, kurwa, ustalamy. Czyli teraz patent jest prosty i mówisz to do kamery. W momencie, kiedy, stary, wprowadzasz dwóch zawodników do UFC, wiesz, i co najmniej jeden z nich ląduje w pierwszej 15, stary, nie interesuje mnie, czy go kupisz, wypożyczysz, stary, pod moją chatą ląduje wielbłąd i walimy przejażdżkę. Tak. Dobra, wszystko jest... Jaru też. Jaru, stary, generalnie będzie również. Albo stary, kręci. Tak. Albo kręci, stary, wielbłądy. No, ale to albo nie, my na wielbłądzie, on robi wywiad z wielbłądem. Myślisz? Kurwa. Ja nie wiem, czy on nie miałby problemów, żeby zadać pytanie wielbłądowi, bo o tyle, o ile on się zna na MMA, może nie znać się na wielbłądach, a to jednak ale jest, zapytać, wiesz, go, jak się masz, ziom. Jak myślisz? Się czujesz w Polsce. No to podstawy wielbłądziego pewnie ogarnie. No tak. Dobra, przejdźmy teraz do gali, stary. No jesteś tutaj jak gdyby i nie jesteś też bez kozery, więc opowiedz może, dlaczego tutaj jesteś, poza tym, że... No mój kuzyn się bije, pierwsza walka, za 7 czy 8 minut, więc musimy spieprzać. A dwa, Michał Michalski z Artnoksu się bije. Myślę, że zrobi to konkretnie i dość szybko. Zobaczysz, zapamiętaj moje słowa. I dlatego tu jestem.
Jak wczoraj obstawialiśmy, to właśnie tak stawialiśmy, że generalnie Michał Michalski powinien zrobić to dosyć szybko. Powiedz mi teraz taką rzecz, stary, jak wygląda ogólnie w chwili obecnej, tak z twojej strony, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej nieraz, wiesz, jesteś takim bardziej pasjonatem, chociaż siedzisz w tym wszystkim też od środka. Jak myślisz, jak cała pandemia i to gówno, o którym już nikt nie chce rozmawiać, wpłynęło na cały świat MMA? I nie chodzi mi bardziej o osoby, które, wiesz, gdzieś jakieś mają poboczne. Dużo mówią, że dobrze, ale ja na przykład przed pandemią nawiązałem, bo wtedy jak pracowałem w ATT, też byłem jakby taki, miałem współpracę z menadżerami z Brazylii, kurde, z Niemiec i tak dalej, że wiesz, jak ściągniemy tego zawodnika, dzielimy się 50-50 i tak dalej. I on miał dojścia do takiej organizacji, a do takiej. I na przykład miałem załatwionego i teraz wiesz, głupio wygląda, bo to minęło czasu i tych organizacji jest milion, ale jakaś organizacja turecko-austriacka, MMA, tak? Mhm. Załatwiłem... Czyli kebab fight, tak? Nie, wujo, kurwa, nie idź ty w ten joke. Ej, dlaczego, stary? To jest dobry joke, a wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, stary, co zaraz ci pokażę w telefonie, jak zakończymy, stary, dwóch moich naprawdę bardzo bliskich ziomków, stary, wiesz, że... Dogan Dogangun i Ahmet Ozerdem, stary, są, mieszkają w Turcji, są moimi kumplami. Ale czekaj, daj mi skończyć. I są Polish joke, stary, i są Turkish joke, także wiesz, ale o co kebab, chodzi. Kebab najlepszy jest... W Libii na przykład. Wiem, nie w Turcji, stary, bo gadam z nimi, oni mówią, Libia, że nie kebab, no dokładnie Palestyna, tak. Palestyna, Libia, burek, u Bałkanów burek, to jest najlepsze w Turcji czy u nas na Bałkanach. Ale nie mów, co jest najlepsze, tylko przywieź kiedyś, bo tylko mówisz, co jest ale najlepsze, czekaj, co jest dobre. Bo zadałeś pytanie i jedziemy dalej. No to jedź. I ten szef tej organizacji tureckiej, bardzo bogaty, załatwiłem mu właśnie na ostatnią minutę dwóch fighterów, pamiętam, że jeden z Argentyny, a jeden z Hiszpanii i normalnie to było właśnie typu dwa tygodnie po tym, jak się pierwsze oszczenia zaczęły. Dobrze mówię, oszczenia? Obostrzenia. Obostrzenia, kurde, dla mnie jest trudne to stary słowo. Stary twój polski jest lepszy niż mój. To miałem załatwione, oprócz, że jeszcze to mi powiedział tak, bo mnie bardzo polubił, pomogłem, uratowałem mu galę dwoma zawodnikami. To mi powiedział Red, ja byłem w Stambule, uwielbiam to miasto. Red, dla ciebie i dla żonki. Konstantynopol, a jeszcze jako ciekawostkę ci powiem, przeczytaj, stary, kto generalnie, jaka persona była twórcą całej tureckiej ideologii, tureckiego państwa w formie od Ataturka, stary. Tam pomagał mu rdzenny Polak. To jest w ogóle świetna historia i polecam ją nie tylko tobie, ale wszystkim. Dobrze, się z nim nie zapoznać. Wiedziałem w ogóle. I generalnie obiecał mi, już miał bilety kupione, Red. Walka była w sobotę, jak wszystkie gale. Uh-huh. Red, przyjeżdżaj we wtorek do niedzieli. Hotel Hilton, apartament dla ciebie i dla żony z widokiem na Bosfor. Ja wiesz, zarabiam hajs na dwóch zawodnika 50-50. Jeszcze mnie zaprasza, kurde, wiesz, płaci mi za samolot. Jeszcze mam Hilton apartament, najlepszy hotel, wiesz, z widokiem na Bosfor. Moja żona nigdy nie była, no byliśmy zajarani, już mieliśmy bilety. Pandemia, chyba 12 dni przed galą, wiesz, poszły obostrzenia w Turcji, w Polsce, wszędzie na świecie. I miałem wtedy właśnie dojścia do mega dużo gali, więc odpowiadając na twoje pytanie, to się zrobiło złe, że na przykład ja miałem już dojścia do dużo gal jako manager, gdzie mogłem wsadzać nie moich, ale wspólnych zawodników z tym managerem tamtym, sramtym, tamtym. Mhm. No i wszystko poszło w P. No, czyli tu. Rozumiem. No tak, czyli z jednej strony wpływa to na ciebie, a z drugiej strony też wpływa na zawodników, którzy bardzo często żyją od walki do walki. Kiedy się skończy pandemia? Skończy się za rok, w czerwcu 2022. Muszę kończyć wywiad, bo muszę. Dobra, ostatnia rzecz, stary, no. Spadaj, natomiast wiesz, jedna rzecz bardziej już taka zabawowa. Wszyscy kojarzą cię z jednym, z tym, co powtarzasz, stary, masz do tego prawo. Natomiast w związku z tym, że ludzie lubią sobie śmieszkować z tego w internecie, stary, a jeżeli ktoś śmieszkuje, to wychodźmy. Nie, nie chodzi mi, stary, o to, daj spokój. To jest stara historia. Kto był twoim świadkiem na ślubie? Igor Pokrajac. Dokładnie tak, stary. I tym zakończmy. Wszystkiego dobrego, mordo. Dziękuję ci, i do zobaczyska. Pa, pa.